Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Terror tolerancyjnych, tyrania tolerancyjnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jak to jest możliwe, żeby była tyrania i terror ludzi tolerancyjnych? No to jest ten stan, co dzisiaj osiągnęliśmy. Po prostu lewactwo osiągnęło stopień, kiedy tolerancja wymaga być nietolerancyjnym. W imię tolerancji trzeba niszczyć, zabijać, likwidować, odsuwać, kasować. No wszystkie rzeczy, które można sobie wyobrazić za narodowych socjalistów Hitlera, czy sowieckich komunistów Stalina, no czy polskich komunistów, no to właśnie oni chcą to zrobić. To jest tyrania i terror w imię tolerancji. Jest to głupawe, tak? To jest nietolerancyjna tolerancja. To już nie może być nic głupszego do określenia. No ale to tak jest. To jest nietolerancyjna tolerancja. Tolerancja sama w sobie, no to powinna być spokojna. Tolerancja powinna rozumieć, powinna być wybaczać. Tolerancja powinna być jakaś produktywna. Dzisiejsza ta walka za tolerancją już nie może być bardziej nietolerancyjna. Jest złośliwa, jest wśród tych ludzi, którzy mówią, że są tolerancyjni, to jest po prostu osiąga szczyty. Ludzie, którzy mówią o tolerancji dla mniejszości seksualnych, ludzi, którzy mówią o potrzebach mniejszości narodowych czy jakiego rodzaju protestują w każdej możliwej formie, gdzie tylko się da, no to idą i protestują przeciwko tolerancji, no ale przy okazji chcą niszczyć, chcą likwidować, chcą zawładnąć, po prostu chcą zrobić jednopartyjny system, jednego myślenia. Szkoła frankfurcka w Ameryce zaczęła być popularna. No dużo Żydów, dużo Niemców przyjechało do Ameryki i był Herbert Marcuse, no, napisał taki esej Represyjna tolerancja, czyli tam doszedł do wniosku i argumentował, że wyzwolenie tolerancji, no to w zasadzie poluzuje zrozumienie tej tolerancji po stronie konserwatywnej, no ale uwolni te wściekłe moce po stronie tej lewackiej, po stronie tej lewicowej. Ta agresywność, ta cała wściekłość. No i to nastąpiło. To dzisiaj nastąpiło, 2020 rok. No i mamy tą wściekłość. Mamy tą wściekłość w imię tolerancji. Jeżeli ktoś coś złego powie wśród ludzi, czy na internecie, czy na Twitterze, czy nie ustawi się w odpowiedniej kolejce, w odpowiednim marszu, żeby robić w pochodzie pierwszomajowym, no tak jak było w Polsce, tak? Do pochodu pierwszomajowego też komuniści ścigali za to, że ktoś nie chodził. Jeżeli to wszyscy ci tolerancyjni przyjdą i zaczną cię lać kijem, zaczną cię słowami, no nie spalą na stosie, tak jak spalali w średniowieczu, no ale jednak na pewno upewnią się, żebyś stracił pracę, upewnią się, że nie dostaniesz awansu, upewnią się, że nie dostaniesz jakiejś nagrody, upewnią się, że jak byłeś zaproszony na jakieś spotkania, to cię wyrzucą, czy na jakieś mecze. Wchodzi to również do sportu. To jest po prostu odsuwanie, likwidowanie ludzi. Ten tłum likwiduje. No i takich parę podstawowych tematów, które po prostu tolerancyjni są kompletnie nietolerancyjni, no to jest ci tolerancyjni nie będą tolerować pięciu rzeczy. Zaczyna się od skrobanki. Skrobanka, że skrobanka nie tolerują tego, że jeżeli ktoś powie, że skrobanka jest przeciwko życiu, no i że to może być złe.
tolerancyjni, nie tolerują tego, są w stanie powiesić, powiesić każdego, zadźgać nożem, wysłać do więzienia. Jeżeli ktoś ma taką opinię, że skrobanka to jest przeciwko życiu, nie mają tolerancji. Druga rzecz, która tolerancyjni nie mają tolerancji, no to jest to, jeżeli ktoś powie, że zmiany środowiska, zmiany klimatu i tak dalej, czy następują i co nie jest do końca tak ustalone, no i czy rzucanie tych miliardów, trylionów dolarów kosztem ludzi, czy to pomoże, nie da rady. Oni są w stanie zniszczyć, zadźgać, wsadzić do więzienia. Trzecia sytuacja, gdzie tolerancyjni nie mają żadnej tolerancji, no to jeżeli ktoś powie, że powiedzmy wśród Amerykanów afrykańskiego pochodzenia, inaczej mówiąc czarnych, inaczej mówiąc murzynów, że rasizm w Ameryce nie jest systematyczny, tyle tylko, że jest 70% dzieci urodzonych wśród tej grupy społecznej, no to jest spoza małżeńskiego łoża, po prostu są to samotne matki, które są, wychowują je, utrzymując podatkami Amerykanina. Tego tolerancyjna lewica nie będzie tolerowała. To, że następna rzecz, którą tolerancyjni nie będą akceptowali, to jest to, że różne operacje genitalii, czyli obcinanie ptaszków mężczyznom, doprawianie im piersi, obcinanie piersi, doprawianie penisa, że po prostu chromosomy są jakie są, no ale te transwestyci i tak dalej, wszystkie te odchylenia, czy ludzie, którzy sobie myślą, że są przeciwnej płci, no to jeżeli się powie, że powie się, że te wszystkie operacje to wzmagają chorobę tych ludzi, zamiast im pomagać. Następna taka ostatnia sprawa, no to dotyczy bardzo wielu Polaków, którzy wyjechali z socjalizmu. Także jeżeli jesteś w Ameryce i masz obywatelstwo amerykańskie, możesz głosować, nie głosuj na socjalistów, bo to właśnie socjaliści, to jest lewactwo, to są ci progresywni, postępowi liberałowie, którzy są w stanie zabić. No i właśnie taka jedna kontrowersyjna rzecz jest to, jeżeli się z tolerancyjnymi rozmawia i mówi, że żaden program państwowy nie naprawił żadnego systemu czy problemu na poziomie państwa. Nigdy nie załatwił i nigdy nie załatwi. Postępowi tolerancyjni lewacy są w stanie je zaciukać. Są w stanie powiedzieć, że jedynie rząd może rozwiązać wszystkie tego problemy. Nie to, że każdy człowiek powinien pracować i zarabiać pieniądze. Nie to, że rząd powinien być jak najmniejszy. Oni wiedzą, bo oni chcą być w rządzie, oni chcą być przy korycie, oni chcą być w Senacie, oni chcą być urzędnikami, oni chcą być profesorami. Oni po prostu chcą być oni sobie wyobrażają, że po prostu będą prowadzili tą resztę. Wszyscy ci, którzy konserwatywni, postępowi lewacy, no to większość z nich, no to jest w budżetówce. Oni są, nauczają w szkołach, oni są w polityce i tak dalej, i tak dalej. I oni są przekonani, że państwo, że rząd naprawi każdą sprawę. Rząd amerykański naprawia, powiedzmy, biedę w Ameryce, no i od 80 lat wojna z biedą nie działa. No na tyle nie działa, że przed II wojną światową ilość małżeństw wśród murzyńskich rodzin była procentowo większa niż wśród białych, a teraz w zasadzie nie ma małżeństw wśród czarnych obywateli. Skrobanek jest tam kilka milionów rocznie. W ciągu ostatnich 30-40 lat to murzyni stracili do skrobanek około 50 milionów było skrobanek. Także że to są straszne wielkie ilości. No i ludzie, którzy mają taką opinię,
No to są oceniani przez tych tolerancyjnych lewaków, przez tych wszystkich, przez te czerwone świnie komunistów i oni określają wszystkich tych, którzy mają takie opinie, że to są zaściankowe ćwoki, nieumyte chamy. No i najgorsze pejoratywne określenia, jakie tylko można. Do tego dochodzi jeszcze Clintonowa 4 lata temu, no to ona nazwała właśnie tą stronę konserwatywną Bóg, honor, ojczyzna jako deplorable. Deplorable, no to znaczy żałosny, znaczy godny ubolewania. Także oni właśnie wszyscy ci, którzy mówią Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, tradycja, ci, którzy patrzą się na Biblię, no to są żałośni, ci, którzy uważają, że jest prawo do posiadania broni, no to są ćwoki, ci, którzy wierzą w uczciwość i w prywatną inicjatywę, a nie w rząd i w polityków, no to są niedouczeni, to oni właśnie te lewactwo to w ten sposób określa. I to jest też makabra, tyle tylko, że jest jeszcze większa makabra, że lewactwo uważa, że właśnie ludzie z takimi opiniami, no to muszą być skopani, że oni muszą być zniszczeni, oni muszą być po prostu zlikwidowani, zatłuczeni, no i odrzuceni. Dlaczego jest takie przekonanie wśród tych nowotolerancyjnych? No, to oni mają takie poczucie właśnie tej własnych cnót. Oni są przekonani, że oni stoją po tej dobrej stronie. Oni są przekonani, że stoją po stronie sprawiedliwości społecznej. Oni są przekonani, że oni stoją po stronie dobra. Oni są przekonani, że mają takie wspaniałe serce, no i że te ich wspaniałe serce po prostu cel uświęca środki. Oni uważają się, że są koneserami, znawcami i ludźmi, którzy wszystko wiedzą w najlepszej wydaniu, że po prostu myślą, że cała reszta, no to jest, tak jak wspomniałem, nieumyte ćwoki. No i nie dość, że są przekonani, no to przekonują się między sobą. W latach 50. intelektualiści lewacy, no to właśnie tłumaczyli, że ten konformizm, czyli konformizm, no to przystosowanie się i zgadzanie się z takimi ogólnymi opiniami, no to było ta beznadziejność Ameryki. No i że ci wszyscy konformiści, którzy się zgadzali na tą słodką posadkę, na ten samochód, na ten dom na przedmieściach, no to było wszystko negatywne. To było do odrzucenia, to było życie w takiej cichej desperacji, i że to w ogóle nie miało sensu i lewacy po prostu to krytykowali. No i na dzień dzisiejszy, te konformiści, to właśnie całe te lewactwo, to są wszyscy lewacy. To są wszyscy, którzy się po prostu zgadzają. To są wszyscy, kiedy komisarz partyjny coś powie, no to wszyscy powtarzają jak papugi. Są tolerancyjni, ale jeżeli im partia powie, żeby poszli zabijać, no to pójdą zabijać. Ich opinie, no to w zasadzie nie są ich opinie. Oni po prostu papugują. Oni mogą mieć ciekawe brody, oni mogą mieć kucyki, oni mogą założyć tenisówki do smokingu i pójść na balet i to wszystko ma wyglądać, że są bardzo tacy na luzie. Mogą mieć 15 kochanek, mogą mieć 15 skrobanek. No i myślą, mogą uczęszczać na uczelnie, które w wielu wypadkach myślą, że to są najlepsze uczelnie świata, płacone przez ich bogatych rodziców, bardzo często właśnie kapitalistycznych ludzi, którzy zrobili fortuny tylko w Ameryce. No i właśnie ci ludzie uważają, że sprawiedliwość społeczna i daje im
prawo do tego, żeby połowę społeczeństwa zlikwidować. A pamiętać, że Trump został wybrany 60 milionami ludzi. 60 milionów też zostało, trochę mniej było wybrane Clintonowa, no ale w Ameryce jest coś takiego jak college wyborczy, czyli to, że to stany mają swoich reprezentantów i senatorów, także niekoniecznie milion jest równy milionowi, też skomplikowany, no ale to Ameryka jest federacją, Ameryka jest republiką, Ameryka ma też swoje 50 stanów i każdy stan ma coś do powiedzenia. Tak, także, no ale te komuniści, socjaliści chcą zlikwidować tą drugą stronę. Jak się popatrzy na tych wszystkich postępowych, progresywnych, liberalnych ludzi, no to oni bardzo często mają wspaniałe jakieś opinie, mają wspaniałe jakieś zdanie na każdy temat, no ale ich życie niestety pokazuje, że jest kompletnie inne niż powinno być. Bardzo często jest porozwalane rodzinnie, zawodowe i tak dalej, i tak dalej. I oni radzą wszystkim innym, jak mają żyć. Część ludzi mówi, że opinia to jest po prostu, to jest produkt intelektualnego pierdzenia. No i dlaczego tak ludzie mówią? Dlatego mówią, że po prostu jeżeli ktoś sobie piarnie i sobie ulży, no to niestety zanieczyszcza powietrze intelektualne innych. No i to jest prawda. Oni, lewactwo jest przekonane o swojej wyższości. Oni jest przekonane o wyższości swojej opinii, oni są przekonani o tym, że mają rację. No i teraz w tych dzisiejszych krytycznych, politycznym klimacie, co się dzieje, że ta ich tolerancja, no to oni są skłonni niszczyć. Oni są skłonni niszczyć i to jest dosyć bezprecedensowe, że są nietolerancyjni na jakikolwiek moment niezgodzenia się. Oni nie będą dyskutowali na uczelniach, oni nie będą dopuszczali mówców, po prostu organizują to wszystko, żeby zlinczować swojego przeciwnika, jak komisarze komunistyczni to robili. To tak jak McCarthy ścigał powiedzmy komunistów, no w sumie słusznie, no bo oni chcieli rozwalić Amerykę, no to teraz właśnie to jest to, że rozwalają ludziom życie. Także Rada taka dla wszystkich Polaków, jeżeli masz obywatelstwo, głosuj na konserwatystów, głosuj na Trumpa, głosuj lokalnie na swoich republikanów. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja to jest ważne. Nie daj się ogłupić socjalistom, nie daj się nabrać na opowiadania Bidena, nie daj się przekonać, że Trump nie powinien być wybrany, bo spowodował 447. Pamiętaj, że to republikanie, że to demokraci złożyli te wszystkie propozycje 447. A on podpisał, on jedynie podpisał. Popatrzcie, kto zrobił te 447. A wina też czerwonych świn w Sejmie, że nie zrobili ustawy o przedawnieniu, nie zrobili ustawy Sejm powinien to wszystko zrobić. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.